tutaj wydobywa się piękno. Na pewno będzie wielka zmiana. Bardzo przyjemne i bardzo szybkie. Po prostu pani wyglądała jak najlepiej. Efekt końcowy będzie na pewno piękny. W dąbickim hotelu Lord ponad 300 kobiet świętowało Dzień Urody. Darmowe zaproszenia można było odbierać przez kilka ubiegłych tygodni. 100 pierwszych uczestniczek już na wejściu otrzymało czerwoną różę od jednej z firm prezentujących swoje usługi. Takich przedsiębiorców było więcej. Makijaż, skóra, fryzura czy sport. Porady na te i inne tematy gwarantowali specjaliści. Paleta możliwości, jakie dzisiaj panie będą mogły skorzystać i panowie, jest bardzo duża. Chciałabym się dowiedzieć coś na temat prawidłowej pielęgnacji, na przykład cery. Może jakieś o skórach coś, kosmetyki, jak dobieramy? Przychodzę po to, żeby uzyskać jak najwięcej informacji, jak zapobiegać uciekającemu czasu. Nowości kosmetycznych, nowości fitness. Różne firmy tutaj są, więc myślę, że jakaś wiedza, której może nie mam, na pewno się znajdzie. Dzięki zaproszeniu pani dr Samborskiej mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Niesamowicie ciekawym jest stoisko pani Ewy, najlepszej laktacyjnej specjalistki. A że spodziewam się niedługo dziedziusia, więc zasiądę dzisiaj z nią przy stole i będę rozmawiać. Mam zamiar zobaczyć różne ciekawe metamorfozy urodowe, różne zabiegi, skorzystać z ofert wszelkiego rodzaju. O kondycji skóry, zdrowie ciała, umysłu, wszystko co dla nas. W wydarzeniu brali również udział panowie, choć w zdecydowanej mniejszości dzielnie towarzyszyli swoim partnerkom podczas wykładów i konsultacji. Nie wszedłem z partnerką tutaj, żeby ją wspierać. Nie wiem, to nie jest do mnie pytanie. Towarzyszę żonie. Podczas gdy na sali odbywały się pokazy, w innej części hotelu trwała metamorfoza trzech ochotniczek. Paniom wykonano profesjonalny makijaż, ułożono fryzurę i dobrano stylizację do ich urody. Czuję się dopieszczona i dlatego to widać po prostu. Wyrażam to całą sobą. Na pewno będzie wielka zmiana. Nieoczekiwana, coś pięknego, coś innego. To wszystko trzeba dopasować do kształtu twarzy, do okazji, do kreacji. My tutaj przede wszystkim dobieramy do urody. Wiem, jaka będzie stylizacja, dlatego to będzie wyjście z przyjaciółkami, trochę taki nowoczesny styl, dlatego też postawimy trochę mocniej na oko. Oczywiście zadbamy też o skórę, mamy przepiękną modelkę, tak jak i poprzednią, dlatego naprawdę dużo pracy nie mamy. Uczestniczki wyjaśniają, że do przyjścia skłoniła je przede wszystkim chęć zadbania o własne piękno. Mama mnie zapisała, jestem ciekawa. Na pewno będzie ciekawy pokaz i kosmetyki są bardzo fajne, bo już też je używałam. Zobaczymy, dopiero jesteśmy tutaj ile 10 minut, ale myślę, że będzie warto. Żeby mąż sobie troszkę ode mnie odpoczął, to jest raz. A dwa, żeby wiedzieć jak dbać o swoją urodę i spotkać się z koleżankami. Myślę, że to fajne wydarzenie, szczególnie, że gromadzi i młodzież, bo są tutaj młode osoby, jak i panie już dojrzałe kobiety. Co mnie zainteresowało tutaj? No wszystko. Oczywiście zdrowie przede wszystkim i uroda, to dlatego tutaj jestem. Kobiety coraz częściej spędzają nie tylko rolę matki czy żony, ale też na różnych wysokich stanowiskach kierowniczych czy dyrektorskich zasiadają. 1/3 Rady Miejskiej to przecież kobiety. No i każda chciałaby tak troszeczkę ten czas zatrzymać, a taki dzień jak dzisiaj to chyba warto posłuchać, jak to zrobić. Wiele mówiono o zdrowiu, ale także o tym, co współczesna kobieta powinna zrobić, aby uznano ją za elegancką. Profesjonalna stylistka wyjaśnia, że sekretnym składnikiem wcale nie jest wrodzone piękno, ale pewność siebie. Udzieliła porad wszystkim, którzy chcieli odkryć własny styl. Dzisiaj będę mówiła o tym, jak być pewną siebie, będąc jednocześnie stylową, czyli zastanowimy się właśnie, jakimi sposobami zyskać tą pewność siebie, bo to jest tak naprawdę klucz do atrakcyjnego wizerunku. Oprócz wykładów na temat zdrowia i urody przeprowadzonych przez specjalistów, każda kobieta mogła skorzystać z darmowych konsultacji. Jak co roku pojawiły się pytania o skórę, kosmetyki oraz aktywność fizyczną. Organizatorzy zdecydowali się poszerzyć ofertę badań medycznych. Uczestniczki mogły sprawdzić wzrok, słuch, ciśnienie, skład masy ciała czy skorzystać z porad fizjoterapeuty.
tej pory pacjentki, które potrzebowały pomocy w karmieniu piersią, w pomocy w laktacji, musiały jechać do Rzeszowa, do Tarnowa, do Mielca. Od niedawna w powiecie dębickim właśnie działam ja jako położna i doradca laktacyjny i jeżdżę do pacjentek do domów. Pomagam im rozwiązać te problemy, które występują. Bierając okulary, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, żeby dobrać dobry antyrefleks, czyli ochronę przed światłem i również oprawę okularową. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby była dobrze dobrana do kształtu twarzy, podkreślała nasze atuty i również, żeby czuć się w niej dobrze, musimy mieć dobrze dobrany kolor. W poprzednim roku, kiedy wiedziałam, że był organizowany taki dzień, chciałam zaistnieć właśnie tutaj, z tego względu, że my jako klub fitness idealnie się wpisujemy w to hasło, bo piękno i zdrowie to dobre samopoczucie, a dobre samopoczucie to trening. Trening to hormony szczęścia, czyli endorfiny. Zajmujemy się medycyną estetyczną i trychologią. Zabiegi, tak jak cała medycyna estetyczna, przede wszystkim zdrowie, czyli kładziemy nacisk na badanie fizykalne, wywiad z pacjentem, a później dopiero zabiegi z medycyny estetycznej. Jeżeli ktoś ma problem z wypadaniem włosów, to warto wtedy się udać na konsultację do trychologa. I tutaj szczególnie polecam trychologa medycznego. Dlaczego? Z tego względu, że trycholog medyczny zbiera szczegółowy wywiad medyczny, interpretuje badania. Punktem kulminacyjnym wieczoru była prezentacja efektów metamorfozy trzech kobiet. Ja myślę, że naprawdę te oklaski są jak najbardziej zasłużone. Powiem tylko jednym słowem, jak milion dolarów. Drogie panie, tak się mamy czuć, tak mamy patrzeć na siebie. A no co? Zapraszamy kolejną panią. Oklaski, najpierw te oklaski. Mamy twarz we włosach, takie kolczyki, ogólnie taka stylizacja w stylu trochę takich lat 70. Także mamy też buty na popół. Super. Drogie panie, brawo. Wszystkim brawa. Bohaterem tej naszej stylizacji jest kolor. Czyli znowu mamy niby prostą stylizację, ale ten właśnie super modny, taki zielonkawy, świeży kolor, piękny kolor do kolor, cudownie zrobione włosy, delikatny makijaż. Od razu chciałam być ze sklepu z tą stylizacją w torbie. Super. I tak jak widać, można się ubrać bardzo wygodnie. Zdrowie i piękno to wydarzenie cykliczne, które zadebiutowało w 2018 roku. Organizatorka zamierza podtrzymywać tradycję i zaskakiwać dębiczanki nowościami. To nie koniec, dlatego że takie podobne wydarzenia organizowaliśmy również z okazji Dnia Kobiet, więc oczywiście planujemy takie wydarzenie organizować i zarówno z okazji Dnia Kobiet, żeby panie wspólnie mogły świętować, spotkać się, wymienić doświadczeniami, skorzystać z porad specjalistów i oczywiście mamy nadzieję na organizację takiego Dnia Zdrowia i Urody również w przyszłym roku i już dzisiaj serdecznie zapraszam. Wszystkie uczestniczki wzięły udział w loterii. Można było wygrać bon do kawiarni, kosmetyki czy vouchery na zabiegi kosmetyczne.